Serdecznie witam mieszkańców naszej gminy Łęczyce. Szanowni Państwo, chciałbym zakomunikować i tak prawie że oficjalnie rozpocząć inaugurację obchodów 50-lecia naszej gminy. Gminy sąsiednie mają podobnie, bo skąd się to 50-lecie wzięło? Otóż w roku 73 od stycznia połączono gromady, czy te mniejsze takie twory administracyjne i powstały gminy. Więc rok 23 jest akurat rokiem 50-lecia i proszę Państwa, no, przyszło nam żyć w tej 50-letniej gminie i czy to jest coś szczególnego? Na pewno tak, proszę Państwa, bo okres taki długi okres jest zawsze, mamy chęć albo, prawda, podsumowania jakieś czynić, oceny, formułować oczekiwania dalsze. Jubileusze też są okazją do składania sobie życzeń i za chwilę to zrobię. Gdy mówimy o gminie, to Szanowni Państwo, mamy na myśli terytorium administracyjne. To jest w naszym przypadku te 23 300 hektarów z jakimś tam malutkim haczykiem. No ale co tam terytorium, prawda? To jest wprawdzie gmina jest rodzaju żeńskiego, jest naszą matką i małą ojczyzną, ale podmiotami w tej gminie jesteśmy my, mieszkańcy. Jest nas prawie 12 tysięcy, więc jeżeli składałbym życzenia gminie, to myślę na początku o mieszkańcach, a potem o tym tworze administracyjnym, na którym przyszło nam żyć. I proszę Państwa, z tej okazji tego 50-lecia życzę Państwu, by nasza mała ojczyzna była przyjazna nam wszystkim, by mieszkańcy w różnym wieku mieli tutaj coraz lepsze warunki do życia, nauki, pracy i rozwoju. Żeby to była przestrzeń czysta, zdrowa i dająca możliwości prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej. To, co dzieje się wokół nas, myślę o budowie trasy S6, częściowo już zrealizowanej, dalej się realizuje. Za chwilę po sąsiedzku w gminie Choczewo będzie budowana pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. To się otwierają przed naszą gminą potężne szanse, bo no, niestety nie ma u nas plaży, morza i tak dalej, więc na jakieś sezonowe pożytki większe niż zwykle za bardzo nie możemy liczyć. Natomiast te wszystkie rzeczy, które się dzieją i właśnie budowa trasy i w przyszłości budowa elektrowni jądrowej, drogi od Godentowa do Lubiatowa łączącej trasę S6 z tą elektrownią, powoduje, że ten ruch u nas gospodarczy, dochody, te wszystkie rzeczy przewiduję, że mocno wzrosną, czego bardzo życzę, prawda, gminie, bo to daje naprawdę wielką szansę i nadzieję na szybszy rozwój gminy, rozwój w tych obszarach, które są pewnie nieco zaniedbane, bo z powodu braków finansowych zawsze realizujemy to, co najpilniejsze, a na te kulturalne, prawda, rzeczy, wypoczynek, na jakieś tego typu atrakcje mamy mniej środków. Myślę, że to powinno się w najbliższym czasie zmienić, czego z całego serca życzę wszystkim Państwu i sobie. Jest możliwość uprawiania w naszej gminie ze względu na jej walory krajobrazowo-przyrodnicze i sportu, i turystyki, i nauki, i wypoczynku. Tego wszystkiego życzę, żeby się to jak najszybciej zrealizowało i proszę Państwa, żebyśmy byli zdrowi i kochali naszą gminę i dawali z siebie jak najwięcej, czy jakąś cząstkę dla jej rozwoju.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia, bo to ten czas taki, że to 50-lecie jest też takim czasem, żebyśmy mogli tam podsumowywać i tak dalej, i byłoby niefajnie, gdybym teraz dokonał takiego podsumowania. My rok rocznie sporządzamy sprawozdania z realizacji budżetu. Tych materiałów w obiegu publicznym jest cała masa. Wystarczy wejść na stronę naszą albo wypożyczyć sobie, prawda, w urzędzie można. Dodatkowo taki raport o stanie gminy od kilku lat piszę, w tym roku też go napiszę do końca maja, więc tam pewnie napiszę o tych wszystkich sprawach, które się zdarzyły i odniosę się też do tego 50-lecia. Więc tutaj przy okazji tego wystąpienia nie chcę zabierać Państwu za dużo czasu. W każdym bądź razie zakładam, że ta znajomość rzeczy w terenie jest. Jeżeli ktoś mieszka tu kawał życia, albo te 50 czy tam 70 lat, to na pewno umie sobie porównać albo swoim dzieciom opowiedzieć, jak to było 40, tam 50 czy 20 lat temu i dokonać ocen. I niech każdy sam sobie to poocenia. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu, bo chcemy spróbować, no, obejść ten rok tak troszeczkę, żeby pozostał w naszej pamięci. W związku z tym wspólnie z urzędnicy, wspólnie z Instytucją Kultury, która będzie wiodła prym w tych obchodach, przygotowaliśmy taki program. Ja sobie pozwolę zerkać teraz tutaj na kartkę, żebym czegoś nie zepsuł. Z tym, że zastrzegam się z góry, że ponieważ on jest, no, jesteśmy tu na początku kwietnia, a ten program będzie już zaczął być realizowany, za chwilę powiem, w których momentach i gdzie, co się tam zdarzyło, będzie realizowany aż do jesieni i pod koniec roku, w listopadzie, planujemy uroczystą sesję, jeszcze dnia nie mogę podać, i taką uroczystą galę, na której będziemy chcieli dokonać tego podsumowania, tych naszych dokonań, działań, wyróżnić i podziękować ludziom z różnych branż, prawda, funkcyjnym naszej gminy, czy to ze środowiska szkolnego, firmom i tak dalej. Więc to planujemy na jesień i będziemy ekstra zawiadamiać i zapraszać ludzi. Powołam pewnie odpowiednią kapitułę, która w porozumieniu z instytucjami, no, określimy, które to osoby powinny się na gali pojawić, które powinny zostać jakimś medalem tam wyróżnione, który planujemy też wybić z okazji 50-lecia. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie imprezy, które będą się odbywały od kwietnia aż do jesieni, to też ten taki akcent, że to się zadziało w roku 50-lecia gminy i że ktoś zajął takie czy inne miejsce, to już na tym pucharze i tak dalej zadbamy o to, że jak po latach sobie na półeczkę spojrzy, to aha, żyłem, prawda, akurat w tym czasie, kiedy gmina obchodziła to 50-lecie i to ma jakąś tam taką sentymentalną wartość dla każdego z nas. Proszę Państwa, w kwietniu zostanie ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci Mapa Gminy Łęczyce. I tutaj Gmina Instytucja Kultury zaprasza do udziału dzieci i młodzież. Prace będą rozstrzygane w kategorii indywidualnej i grupowej. Szczegóły na temat tego przed każdym tym konkursem będzie, gdzie on się odbędzie, od kiedy do kiedy i tak dalej, będą podawane Państwu w sołectwach i na naszych mediach, w gazetce gminnej. Wszelkimi możliwymi sposobami będziemy próbowali do Państwa dotrzeć. Potem będzie też w kwietniu konkurs fotograficzny Moja Gmina, Mój Dom. Łąki, lasy naszej gminy, cztery pory roku w naszej gminie, najpiękniejsze miejsce w mojej gminie, mój dom, czyli tą swoją działeczkę, to miejsce, gdzie sobie żyjemy, mieszkamy, też będzie można pokazać. Proszę Państwa, szczegóły, jak poprzednio, określi Gminna Instytucja Kultury i będzie wiadomo wszystko
co i jak. W maju zapraszamy na konkurs na najciekawsze, najtrafniejsze życzenia dla gminy. Może to być nagranie filmiku lub przygotowanie kartki urodzinowej. I no, gmina ma być w tych życzeniach potraktowana jako solenizantka. Takie życzenia będą również nagrywać Państwo radni, dyrektorzy szkół, kierownicy naszych gminnych instytucji i potem filmik ze zbiorczymi życzeniami powstanie w czerwcu. W czerwcu również chcemy przeprowadzić taką akcję Klucze do gminy i tutaj Gminna Instytucja Kultury przygotuje odpowiednie, tutaj mam zapisane, że uczestnicy otrzymają malutkie gadżety z dedykacją, dopiskiem, jesteś dla nas ważny, gmina Łęczyce to twój dom, co tam dalej w ramach tej akcji będzie się działo, to mówię o szczegółach, nie chcę w tej chwili rozprawiać, to będziecie Państwo dokładnie poinformowani. Będą konkursy, proszę Państwa, to też daty będą pookreślane, myślę, że jeszcze może przed końcem roku, może gdzieś tam na początku, bo w wakacji pewno nie będziemy chcieli Państwu pozabierać, bo każdy tam ma jakieś plany, ale już taki konkurs wiedzy o gminie Łęczyce, 50 lat minęło, jak jeden dzień, nie pół wieku gminy Łęczyce. I tutaj, proszę Państwa, taki konkurs już się odbył w Łęczyckiej Szkole. Więc oczywiście i nagrody, i tego też nawiązywały do tego okresu 50-lecia. Myślę, że w innych szkołach się odbędą również. I myślę sobie, że dla dorosłych, taki o może wyższym stopniu trudności trochę, też nastąpi. W sierpniu jest planowany plener malarski. Marzyłoby mi się, proszę Państwa, żeby rzeczywiście na tym plenerze powstały dzieła, bo mamy naprawdę zdolnych ludzi. Tutaj jak te wystawy obrazów, czy to ostatnio pejzaży tych zimowych jest wystawiany w naszym urzędzie, to myślę sobie, że jak na tej gali na koniec roku lub też na dożynkach w sierpniu, bo takie są planowane na 27 sierpnia w Bożym Polu będziemy chcieli pokazać niektóre prace, które już będą dostępne, to proszę Państwa, naprawdę będzie co oglądać, a później będzie można pewnie tą wystawę gdzieś tam umieścić, czy to na jakimś holu w urzędzie, żeby każdy mieszkaniec mógł sobie to oglądać przez następne lata. Planujemy też akcję 50 drzew na 50. urodziny. To proszę Państwa też o szczegółach poinformujemy pewnie po świętach już, dlatego że to musimy jeszcze z nadleśnictwem się skomunikować, żeby jakieś atrakcyjne drzewa posadzić i wtedy pookreślamy gdzie, kto i jak to powinno wyglądać. Na wrzesień jeszcze będzie taka akcja przeprowadzona, tort urodzinowy dla mieszkańców i tutaj myślimy sobie o tym, żeby odwiedzić każde z naszych 24 sołectw i no, nie wiem, czy się wszystkim mieszkańców da poczęstować, ale wjedziemy z tym symbolicznym tortem, czy bardziej Gminna Instytucja Kultury i ludzie, którzy będą chcieli pomóc i współpracować w tym zakresie, będą do Państwa dyspozycji. Na jesieni, proszę Państwa, po zakończeniu tych wszystkich konkursów będziemy chcieli zorganizować wystawy i są planowane takie wystawy wspomnieniowe starych zdjęć. Tu jakieś skany tych zdjęć, oczywiście Gminna Instytucja Kultury będzie się pewnie zwracała do Państwa. Jest sporo takich, proszę Państwa, zdjęć tutaj w niedługim czasie. Będziemy taki kamień upamiętniający lotnisko w Strzebielinie pod koniec maja instalować. Więc będzie taka uroczystość z udziałem Aeroklubu Gdańskiego i tych pilotów, którzy tutaj czynnie funkcjonowali na tym terenie, spadochroniarzy i tak dalej, to nawet taka namiastka późniejszych tam, prawda,
tej dywizji czerwonych beretów i tak dalej, to tutaj niektórzy też pierwsze szlify zdobywali na tym lotnisku i takich zdjęć tutaj z czasów, kiedy granica tu była jeszcze i tak dalej, całkiem sporo jest, więc proszę Państwa, liczymy na to, że Państwo posiadacie takie zdjęcia i będziemy zachęcać, żebyście nam troszeczkę w tym pomogli. No będzie to wszystko wtedy atrakcyjniejsze. Wystawa obrazów, no to myślę sobie, że z tych plenerów te obrazy i te wszystkie dzieła, które powstaną, czy to w tym konkursie plastycznym mapa gminy Łęczyce, czy też z plenerów gminy Łęczyce, to będziemy chcieli to pokazać. Również wystawa zdjęć z konkursów. I no pewnie będą lokalizacje tych wystaw określone, a już na pewno będzie ona prezentowana w tym miejscu, gdzie odbędzie się ta gala kończąca jakby obchody tego 50-lecia. Planowane jest również też na jesieni, nie chcę tutaj być za precyzyjny, żebyście mnie Państwo za mocno potem nie rozliczali, że miała być monografia, a nie ma, ale ma być wydana na temat Brzeźno Lęborskiego, Świetlina, Kaczkowa, Kisewa, Strzelęcina i Pużyc i te dzieje kaszubskich wsi na dawnej ziemi lęborskiej. Więc no takich opracowań już mamy kilka, prawda, dotyczących czy to Bożego Pola, Strzebielina, Rozłazina, tam tych okolic, prawda, Łęcz, Zgodentowa, Wielistowa ostatnio, więc proszę Państwa, no jest ta nasza gmina również i opisana, jakbyście tylko chcieli Państwo sięgnąć, to egzemplarze są dostępne w bibliotekach, pewno każdy tego nie kupi, bo no, trudno było zorganizować tak duży nakład. I tak jak wcześniej powiedziałem, czy w trakcie, tak troszeczkę może tam gdzieś przemyciłem chaotycznie, ta uroczysta sesja i nadanie różnych wyróżnień ludziom i to, co jest w kompetencji Rady na tej uroczystej sesji, będzie przeprowadzone, zaś na uroczystej gali po tej sesji będziemy chcieli podziękować, właśnie wystawić te wszystkie dokonania, pokazać tegoroczne, troszeczkę się pochwalić, czy pochwalą się ci, którzy w okresie 50-lecia, a może nie nawet całego, ale w ostatnim 5- czy 10-leciu w jakiś szczególny sposób się gminie przysłużyli. Dla tych wszystkich będzie tam miejsce i będziemy chcieli wszystkim bardzo serdecznie za pracę na rzecz naszej małej ojczyzny podziękować. Proszę Państwa, to by było na tyle, a ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym i przed nami Wielki Tydzień, dla chrześcijan największe święta w roku, więc chciałbym życzyć Państwu, żeby i Triduum Paschalne i święta przeszły Państwu spokojnie i proszę Państwa w gronie rodzinnych, zdrowych, spokojnych, a w poniedziałek nawet mokrych tych świąt Państwu z całego serca życzę. Dziękuję bardzo.